Wyszedł! Czekaj no! Cześć Zbyszek! Cześć! Cześć! Gerard, nie mam... Czego nie masz? Nie mam tego, czego byś ode mnie chciał. Ty nie masz poglądów na temat wspólnej Europy. Co? Ty nie masz poglądów na temat wspólnej Europy. Ty, Gerard, tobie w dekiel pizło? Nie rozumiem tej aluzji. Nie rozumiesz? Nie. A co, już od rana, tak? Zbyszek, to ja do ciebie podchodzę jak do świadomego obywatela, a ty mi tu jakieś paradoksalne insynuacje imputujesz? Jeronie, Gerard. Kurde, tobie chyba już całkiem, wiesz, alkohol, mózg wyżarł. O co tobie chodzi? A ty myślisz, że o co? Jak to o co? O to samo, co zwykle. O kasę na piwo. Nie, chłopie, już piwa nie pija. Już w ogóle nie pija. Ja teraz, jak widać, zarobię na życie jako ankieter Centrum Badania Opinii Publicznej. Mnie się rozchodzi o twoje poglądy na temat naszego wejścia do Zjednoczonej Europy. Jerześ, za, przeciw, albo nie masz zdania? No, no wiesz, no pogratulować, jeżeli chodzi o Europę, no to jestem za, no, no przecież mnie znasz. No, za. No. Okej. Okay. A jest Bercik? No nie wiem, no bo idę prosto z pociągu akurat do nich, no. Przeciw. Co przeciw? No Bercik jest przeciw. No skąd ty wiesz, że jest przeciw? A co, ja go nie znam? No, no, no pewnie, że go nie znam. No co? Gerard, słuchaj, ja z nim rozmawiałem bardzo długo na temat, wiesz, Europy i muszę ci powiedzieć, że chyba go przekonałem. Akurat ty. Przecież Bercik to jest chłopie psychopata. Jego się nie da przekonać. I wiesz co? Ja w ogóle myślę, że Bercik to jest alkoholik, wiesz? Co ty gadasz, chłopie? Bercik teraz jest okej. Okay. Zresztą idź na górę ze mną, to się zaraz przekonasz. To jest bardzo spokojny, rozsądny człowiek. No chodź, no. No, no pójdź, dymy. Bercik, ty psychopato! No co, to twoja wina. Bez przerwy coś ode mnie chcesz. Co ja na to poradzę, jak nie mówię? Ale to nie jest powód, żeby mi trzaskać talerze. Patrz, tego się nawet skleić nie do drobny mam. Co ja mogę zrobić, no? Tydzień temu, że pożyczył Karlikowi 50 zł i jeszcze mi nie oddała, no. No to skąd mam wziąć? Ja nie godę o tych 50 zł. Ja nie godę o tamtym, ja godę o tej stówie, co się miał tydzień temu. Aha, stuwa. Stuwa, żech zainwestował. Przyznaj za to, że się przepił. Przyznaj! Zainwestował, żech pewien browar. No i panu to się jadą na piwo. Nie, Andzia, co ci wyda godą? Spytaj się Zbyszka. On godą, że akcje browarów nieuchronnie idą do góry. Zaraz akcje twojej życi pójdą nieuchronnie w dół i to po schodach! Masz szczęście, że ktoś klubie, ty głupie roku jedy. No nie, wielko mi rzecz. Wielko mi rzecz 100 zł. Ja by nie Karlikową miał ich 50. Gerard, jak ty dzisiaj elegancko wyglądasz. Ogolony, fajny szaket, prima. Andzia, bo porządny hop zawsze elegancko wygląda, wiesz? No, nawet jak leży na rąbany w rowie. Bercik! Bercik! Czy ty mnie próbujesz imputować paradoksalnie? No, a skąd wiesz, że to akurat o tobie, no? No, no właśnie, właśnie. Kiedy tyś widział, żeby ją leżał na rąbany w rowie, co? Kiedy? Kiedy? No? Tydzień temu w czwartek. Tydzień temu w czwartek? No. Ja, no. Może, no ale ja wtedy miał wtedy bardzo ważny powód. A kiedy jeszcze? Kiedy? Czekaj. Dwa tygodnie temu, we wtorek. Bercik, to czemu ty mnie za wszelką cenę chcesz skompromitować? I w dodatku się miną z prawdą, no. Tak? Przypomnij się, no. Chłopie, dwa tygodnie temu, we wtorek, no. To ja się kulturalnie leżą na przystanku. A na przystanku to co innego, to fakt. Do, fakt? Do, fakt. Właśnie. No. No dobra, chłopcy. Przejdźmy do konkretów. O co ci się w zasadzie rozchodzi? A, mnie się rozchodzi o to, że chciałbym usłyszeć wasze wypowiedzi na temat integracji europejskiej. Czyście są za, czy przeciw, czy może nie macie zdania? Ja mam zdanie. Ja jest za. Rękami i nogami. Za. Andzia za. Bercik! Przeciw. Bercik, jak to? Przeciw. Przeciw. Znaczy, Gerard, czekaj, no. Bercik, no przecież z tobą rozmawiałem, tłumaczyłem ci, że to warto, no. Jak taki pijok zbiera podpisy, to trzeba być przeciw.
Dobra, dobra, nie ma sprawy. Przeciw jest 19% naszego społeczeństwa. No to ze mną będzie razem 20. Ty myślisz, żeś nie jest 1%, ja? Właśnie. Bercik, wiesz co? Ty to możesz być cząstka ułamka promila, wiesz? O, teraz, przepraszam bardzo, teraz to ty mi amputujesz ten alkoholizm. Jakiego promila? O co ci chodzi, jakiego promila? Jo, jest normalnie ani nic w żyłach, czysto. To ty. Musiał chcecie kłócić, to bez mnie. I ja wychodzę. Ale, Andzia, to piszemy tak. Gerard, czekaj. Bercik, tyle razy z tobą rozmawiałem, tyle ci tłumaczyłem. Nie rób nam wstydu. To wy mi robicie wstyd. Co? Jak to? My ci robimy wstyd? To my chcemy do Europy, a ty co? Przepraszam. Słuchaj, Gerard, wpadnij jutro rano. Ja go przekonam, wiesz, i będzie dobrze, no. Nie ma sprawy, ja mam czas. No to z europejskim pozdrowieniem. Cheese! No cheese, cheese. Patrz, jak się chłop zmieni, widzisz, no. I on też do Europy, nawet taki czekaj. A tak swoją drogą, tak. Nie mógłbyśmy wyleasingować pięciok na piwo, bo Staszka mnie suszy dzisiaj. Ciągnij. Co? Już, Gerard. 4,80. Do widzenia. 4,20. Do widzenia! Bercik, ale ty, no weź ty się zastanów, no, co ty masz przeciwko Europie? To i owo. Ale co na przykład? A na przykład Karlikowo. Miesiąc temu pożyczyła ode mnie 50 zł, do dzisiaj nie oddała, a potem Andzia mnie ochrzanią. Aha, Andzia cię ochrzaniła, ty jesteś zły i dlatego jesteś przeciw wyjściu do Europy. No tak, wszystko się zgadza. No tak, bo właśnie Europa skłodu się z takich drobnych spraw. O moralności już nie wspomnę. A co ty masz przeciwko moralności? A nie podoba mi się to, że w Europie baby się żenią z babami, a chłopy z chłopami. Przepraszam, a czy to jest jedyny powód? A Karlikowo jeszcze coś zapomniał? No i co z tego, jak się chcą baby żenić z babami, to niech się żenią. No i bardzo dobrze. Tak, i tu się właśnie nie rozumiemy. Wiesz czemu? Bo my tu na Śląsku mamy tradycjo. U nas zawsze było tak, że baba się żeniła z chłopem i odwrotnie. A w Europie to, ci godą, ta Europa to wszystko zepsuje. No i jeszcze jedna rzecz mi się nie podoba, wiesz? Tak. Brak uczciwości. Brak uczciwości, no proszę. Tak jest, bo my tu na Śląsku są uczciwi, a oni tam w Europie nie. Aha. Andzia, idź otwórz! Ida! Ale Berci, zrozum, to nie jest tak. To myślę, że... Dzień dobry, Berci. Dzień dobry, panie Zbyszko. A, dzień dobry, pani Karlikowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś ty dzisiaj taki jakiś, co? A właśnie, pani Karlikowa, niech mi pani powie. Czy pani jest za wejściem do Europy, czy przeciw? Gerard był u was, ja? No to nie jest za. Tak. Całkie życie, żech marzyła, bo... Europie bez granic, jarnie tak się wykąpać z murzynami w Portugalii. Bez granic, tak? Bez granic moralności. Wy byście też pewnie chcieli, co tak? Żeby baby z babami, a chłopy z chłopami, ja? Co ty tam pan zolisz? Nic. Berciusz. No po co ja sam przyszła? A już wiem, Berci, daj pozór. Miesiąc temu ja od ciebie pożyczyła 100, a od Ewaldowi 5 dych. Dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam cię. Otóż chciałaś ci dzisiaj ta 100 oddać i bardzo dziękuję i przepraszam, że tak długo trwało. Nie ma sprawy, tylko wpadajcie częściej. Stówę? Zawrzyj dziób. Dobra, jeszcze raz dziękuję. A teraz ci lecę do Ewaldowej. Ja lecę z Bogiem, no dziękuję. Ale durne babskie, jak mi się wszystko pomieszało, ty. A ja dzięki temu zarobił 100. Na czysto. Ale właśnie, i to ma być wasza ta tradycja, ta śląska uczciwość. Tak, Belcik, teraz właśnie widzę. No co, jak baba ma skleroza, to nie moja wina. Ma sklerozę? Co? Ona ci oddała 100 zamiast 5 dych, ja? I ty nic! No, ale Andzia, no. Wiesz co, Belcik? Z tobą wejść do Europy to wstyd! Jak ci nie jest wstyd? Tako gańba, wiesz co, brzyda się to było. Ale Andzia, no co ją zrobić, no ale ja już nawet nie mam na piwo do Alojza, no. I to wszystko jedno. Nie no, faktycznie może mnie trochę podkusiło, no pierona, co jest, co ja zrobię? No dobra, no, łod do mi, co w porządku? Avanti, leć z tymi pieniędzmi, szybko!
Ale może nie teraz, może po tym, bo już za późno chyba jest, Andzia. Oddom mi, no, słowo, że oddom, no. Dobra, idziemy spać, chłopcy, już jest późno. Ja, on ma rację, jest późno, idziemy spać. Dobranoc, pójdźcie. No dobrze, idziemy spać. Ale wiesz co, Becik? Zawiodłem się na tobie, ty Europejczyku. Oddom, oddom mi przeca. Oddom, no. Na wielką rzecz. Stuwa albo 50 zł. Zawrócanie głowy. Oddom, oddom, no. Uczciwy, że jest chłop, to oddom, no. Na pewno oddom. Ech, ty tamagoczy durny. Po co będziesz oddował? A co ty tu robisz? A kysz? A kysz? Nagodali ci o Europie, nabajerowali. A ty co, durny żeś jest? Oddawać chcesz? Stuwa spadła ci z nieba, chłopie. No wiesz, no... W sumie wypada, nie? A jak wytrzymasz bez renty? Tydzień bez piwa? Przestań, no. Może Andzia się zlituje. Andzia się zlituje. Andzia się zlituje. Ty, ale z ciebie głupielo, wiesz? I to po jakimu ino? Po to, że ci żolty wredny karlikowi. A ty wiesz, co ona na ciebie wygaduje? Wiesz, co Godo na ciebie? Psychopata. Godo, psychopata. Może rację. Tela obejrzy, a nie stuwa. O. No, zmądrzałeś. No, to teraz weź i polij. Wiesz, ciężko się z tobą gadam. Fakt. Całkiem mnie ten w Warszawie głogupił. Tak jest. Karlikowi się dobejrzy. Proszę bardzo, twoje zdrowie, dziobą. No. I jeszcze miesiąc trzymała, no leżą się odsetki, nie? Oj, Bercik, Bercik. A ty ktoś jest? Nie poznowoż? To jo, twój anioł stróż. Dobra, dobra, aluzja, żech zrozumiał. Oddom, oddom. Słowo dowód, że oddom. No, na pewno? Na pewno. No, to dobra. Bojrzech się bołże nie. No ale skoro tak, to może, może nalej tam po jednym. No, jedna lufka pod dobry uczynek nie zawadzi, nie? No, nasze archanielskie. Choć wiesz, z drugiej strony musisz powiedzieć, że straszną mynda z tych karlików, nie? A za tym masz wątpliwości. No szczerze, anioł, tak trochę mowa. W takim razie teraz nie godaj ze mną, a z kim? Wleź w siebie samego i pogodaj z własnym sumieniem. Z czym? Ale jak wleź w siebie? Pierona, co ją się już narąbał? Oj, Bercik, Bercik! Co? Kto to Godo? Nie poznałoż? To ją, twoje sumienie! Sumienie? No i co? Dupa zimno, Bercik! Dupa zimno! Rozumiem, zimno, ale no, w jakim sensie zimno? Trzeba oddać! Aha, oddać, no, no, no niby oddom, ale słuchaj, sumienie, a w ogóle jak ty wyglądasz, bo coś się nie widza? Sumienie to coś całkiem niezwykłego. Aha, ale czy ciebie sumienie idzie obejrzeć, no bo nic nie widza. Nie możesz mnie widzieć, Berci. Właśnie, ciekawe czemu, nie? Bo siedza zamknięty w kiblu. Kaj? Tamkaj, żeś mnie zamknął! Jerunie, i o swoje sumienie w kiblu zamknął! Cieszę się, żeś mnie wypuścił! No, cześć sumienie, witam cię! Jak już żeś jest, to no wchodź, no! Siadaj, sumienie! Słuchaj, bo ja ostatnio bardzo rzadko z tobą godą, wiesz? Mógłbyś mi doradzić, co mam robić, no, pokieruj jakoś, no, ja wiem. No, no wiesz, Bercik, ja mam taki jeden pomysł. Tak? Słucham. Ale jakbyś jeszcze raz nalał tej gorzołki, wiesz? Strasznie mnie coś dzisiaj suszy. Po
czekaj, ein moment, tyś wcale nie jest moje sumienie, tyś jest ten Pio Gerard. Ale Belcik, to przestuń. Słuchaj, wstyd by cię było takie sztuczki jakieś wykombinować, po to ino, żeby mnie na gorzoła naciągnąć, ty chacharze jeden, tak żeś mnie chciał mocy ganić, jak cię walna, gwizda, ty łoju jeden. Jak ci przywala z leoparda, strajdynta, ty chacharze jeden, ty jak ci gwizda, ty łoju pieruński, ty sumienie, ty Bercik. No, myślę, co tu się dzieje? No, widzisz, co tu się dzieje. O Jezus. Patrz, jeszcze sobie nalewał sam do dwóch kieliszków, nie ma to tamto. Fajnie. O Jezus Maryjo, Bercik, spać no mnie dosz, morda drzesz. Czy ty sumienia nie możesz? Sumienia mam i no, zamknięte w kiblu. Tak. Co? Już. Idziemy spać, wynocha. Już idziemy spać. Pada innym pospać. Andzia, bierz go do siebie. Andzia, słuchaj, a może takie samemu picie do lustra to jest właśnie śląska tradycja, co? To jest zawsze dziób. Po prostu miałeś dylemat moralny i musiałeś go rozwiązać. Aha, no i co, rozwiązałeś go? Nie pamiętam. Nie trzeba mnie było budzić. Wiesz co, Zbyszek? Nos to może przyjdą do Europy, ale pod jednym warunkiem. Bez niego. Europa z ropa, chłopy z chłopami, baby z babami. Cicho spać. No. Dobranoc, Andzie. Dobranoc. Kołdra. Bercik, stawaj, już rano. Co? Andzia, coś ty się ubrała? Bercik, wiesz co się stało? My dzisiaj w nocy wleźli do Europy. Doprawdy, bez mnie? Z tobą, moje ty Tamagotchi. Z tobą. Ty wiesz, jak teraz dopiero będzie fajnie. A co ty masz na głowie? No przecież dzisiaj jest ślub. A, ślub! Bo my są co, w Europie i teraz się będziemy musieli jeszcze rozrzedzić, ja? Stawaj, tylko. No. Bercik, żenia się, ale nie z tobą. Tak? A z kim? Bercik, nareszcie. Cąkiesz życie, żeby o tym marzyła. Nareszcie baby mogą się żenić z babami, a chłopy z chłopami. Bercik, Europa, Bercik, Europa. Chwila, moment. Ja się na to nie zgadzam. Ale to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, czy ty się zgadzasz, czy nie. W Europie każdy może robić, co chce. Zbyszek, pomocy, ratunku. Co jest? Zbyszek, co się tu dzieje? Bercik, nie zawracaj mi teraz głowy. Nie widzisz, że się żenię? Tak? No to gratuluję ci. A z kim? Z Agnieszką, ja? Nie, z Gerardem. Nie lubię w konia, nie. Cześć, Bercik, ty, ale mozmina. Ja nie mogę, hop. No co, Europa, hopie, nie? Hopie, a nie jest wam tak głupio, tak... No, pewnie, że jest nam głupio, no ale co my na to poradzimy? No właśnie, w końcu to jest twój sen, a nie nasz. Nie zmienił? Pewnie, no. Nie ma to tamto. My za twoje sny nie odpowiadamy. Chodź, Gerard, kocham cię. I o ciebie też. Ale nie! Ja się nie zgadzam! Nie zgadzam się! Nie zgadzam się! Nie zgadzam się! Bercik! Bercik, obudź się! Bercik, no! Bercik! Co ty wyprawiasz? Trzecia w nocy, chłopie, no! Andzia, mam do ciebie prośba. Nie żeń się z Karlikową. Ja wiem, Europa nie Europa, ale nie żeń się. Co? Zbyszek, a ty też nie żeń się z Gerardem. Dobra, ja wiem, że ty go kochasz, ale to nie ma sensu. A kaj Gerard? Aha, muszę jeszcze Gerardowi coś powiedzieć. Rozumiesz coś z tego? No, słyszałeś, no. Masz się nie żenić z Karlikową. Proste, konkretne polecenie. Andzia, śpi, dobranoc. Może już teraz nie być rozrabia. Jak się mam żenić z Karlikową, matko?
Przecież ja już jest wydano za ciebie, idioto. Ale ja się nie zgadzam. Nie, 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 nie. Ja się nie zgadzam. Nie, 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 nie. Momencik, Gerard. No co? Bardzo cię proszę, nie rób tego. Ale jak trza, to trza. Ale Gerard, ja ci godą, ja godą wszystkim, żeby nie wchodzić do tej pieruńskiej Europy. To żeście mnie nie słuchali, no. Wiesz co, nie marudź, chodź, przepraszam was bardzo. Tam są drzwi. Ja wiedział. Coś ty wiedział. Juła. Andzia, kto to jest? Słuchaj, ja ino szybko wezna ślub z Karlikową, wiesz, i zaraz tu przyda. A ty w tym czasie skokaj szybko do Dziuchów. Doprawdy? Mogę tam do nich wleźć? Naturalnie, moje Tamagotchi. W wolnej, zjednoczonej Europie jest wszystko dozwolone. I na przykład widzisz, ta dziążka no. To jest panna Sophie. Hello. A ta druga dziążka to jest panna Zosia. Też hello. I one symbolizują zjednoczoną... Europa Wschodnia i Zachodnia. No, szybko do dziołków. No już, no. Mi się ta Europa zaczyna podobać. No. To nie przeszkadzajcie sobie. I to was, moje Europeczki, no chodźcie. Jejku, jakie wy macie, pójdźcie się tak położymy, taki kontynencik się zrobimy. Ości moje. Pójdź tu, Europko moja. O, to Zachodnia Europa. A to co? Alpy, ja? No, Europeczku moja. A kąd jest to zachodnie jeszcze? Ach, tu. Kurczę, śpi. Co? Śpi. Aha, ja bardzo chętnie. Cześć, Andzie. Dobra, Zbysiu. A co, ty też się nie wyspałaś? A, idzie się to wyspać z psychopatą. Aha. A to dla mnie? Zrobiła ci herbatkę. Dziękuję ci bardzo. A muszę ci powiedzieć, że ja go też mam dość. Myślałem, że porozmawiam z nim na temat tej Europy, że go przekonam. To jest tak, wiesz, jak grochem o ścianę. Niech przychodzi ten Gerard, niech wpisuje, co tam chce. O wilku mowa, chyba przyszło. Otwórz mi, Zbysiu. Chodź. Cześć, Andzia. Cześć. No to co, poranek, to że jest, nie? Zgodnie z umową. I jak? Co jak? No... Ach, spokój. Co z Bercikiem? No co z Bercikiem? Jeszcze śpi. To co, mam czekać? A, nie czekaj, Gerard, wpisuj, co tam ci pasuje, tam byś czekał, no. Nie wiesz, jaki on jest, on zdania nie zmieni. Czyli przeciw. No tak. No zaroże godą, zaroże godą. No. Dobra. Cześć, Gerard. Cześć. Cześć, Zbysiu. Co? Cześć. Ale piękny dzionek. Ach. No co tam, Gerard, co słychać? Ano, właśnie, że przyszedł do ciebie, żeby wpisać, czy jest za Unią, czy przeciw. No właśnie. Oczywiście, że za. Co? Czyś jest za Unią Europejską. No, nie wiem czemu, ale czuję, że Unia Europejska to jest to, na co ja tak... Całe życie czekał. No to gratuluję. Gratuluję. No to wpisujemy. Bercik Dworniok za. Za. A co ci się nagle stało, że jesteś za? Właściwie to nie wiem, ale czuję, że ją kocham Unię Europejską. Nie macie pojęcia, jako piękno jest Europa Zachodnio, a jako cudowno Europa Wschodnio. A jeszcze jak się tak razem połączą.